Mam na imię Kamil Puszko. Z zawodu, z wykształcenia jestem malarzem. Pracuję na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w Krakowie. Zajmuję się malarstwem ściennym, jednak przede wszystkim. Trochę mniej czasu w pracowni maluję obrazy, ale tym się też zajmuję. Rysunek jest taką moją podstawową formą wypowiedzi, która określa pozostałe działania. Zdarza mi się czasami działać w przestrzeni jak instalacyjnej. Coraz częściej mam tęsknoty do grafiki, do linorytu i do drzeworytów również, ale to chyba bardziej śpiew niedalekiej przyszłości niż tych moich obecnych dokonań. Przestrzeń to jest chyba słowo odpowiadające na pytanie, czym się zajmuję. To ciężko znaleźć algorytm jeden, bo każda przestrzeń jest trochę inną przestrzenią. Niektóre budynki są zamieszkiwane, niektóre mają inne funkcje, inne cele. Niektóre są na osiedlach, inne są w centrach miast. Więc nie da się jednej odpowiedzi znaleźć, jak współpracować z taką przestrzenią. Też ważne są te moje doświadczenia w danym momencie. Bywa tak, że nie mam ochoty na taką współpracę, na rozmawianie. Przez tydzień na przykład będę się spotykał z lokalnymi mieszkańcami i dywagował, co jest potrzebne, bo te demokratyczne wybory przestrzeni sztuki no też się nie sprawdzają, to nie ma co się oszukiwać. I nie za każdym razem wchodzę na zasadzie warsztatów, czy psychologii, czy psychiatrii, bo tak sztuka, powiedzmy, też może funkcjonować, jeżeli się wchodzi w czyjś obszar. Ale no czasami to moje nastawienie jest takie, że działam w kontrze. Na przykład, że nie wpisuje się idealnie w przestrzeń i nie do końca zależy mi na tym. Wręcz nawet jeśli się wpisuje, to interesuje mnie jakiś zgrzyt. Coś, co jest jakimś pęknięciem, nazwijmy to pęknięciem formalnym, a czasami zaczepionym w przestrzeni takiej treści, że ludzie się zastanawiają, o co panu chodzi, czy to jest to, czy to jest tamto. I to mnie interesuje, bo to też skupia uwagę. Ale bywały też ściany takie, gdzie raczej chciałem uniknąć bezpośredniej konfrontacji i działałem na zasadzie wtopienia się w daną przestrzeń. Czyli ludzie właściwie nie zauważają tego, że obok jest ściana. Tak jakby to było wpisane na stałe w daną przestrzeń. Więc nie mam takiej jednej odpowiedzi. Często jest to wypadkowa tego, czym obecnie się zajmuję, co przeczytałem, co zobaczyłem, jaki obraz widziałem, a z kim rozmawiałem, w jakim stanie jestem. To też nie będę ukrywał, że to ma znaczenie. A na to, w jakim stanie jestem, ma tyle czynników wpływ, że nie jestem w stanie odpowiadać zero-jedynkowo na pytanie, w jaki sposób działam. Jeżeli chodzi o ściany, to jest kilka różnych technik, takich podejścia do ścian. Skupię się na technikach legalnych, oficjalnych. Pracując ze zwyżki, a przy większych formatach chyba jednak najbardziej preferuję pracę na zwyżce. Jest to jednak najszybsza z możliwych, najmniej obciążająca stawy, bo malowanie ścian to jednak fizyczna praca. Często nazywam ją budowlaną po prostu, bo jak ma się ileś tych wiader do wymalowania, to trzeba sobie ułatwiać życie i zwyżka rzeczywiście tutaj się przydaje. A jeżeli jedną ręką jestem w stanie operować na joysticku, a drugą utrzymam wałek czy pędzel, no to można sobie po ścianie w miarę tam polatać. Zdarzało mi się korzystać z projektora, z jakichś kratkownic, ale najbardziej lubię czy preferuję takie rozrysowywanie z ręki. Czyli robiąc projekt, uwzględniam już skalę, wysokości, miejsca. No i tak to chyba w skrócie technicznie mogę zdradzić tą wiedzę tajemną, jak to się robi.
pytanie o wolność artystyczną, o wolność wypowiedzi, no to jest też zasadniczym pytaniem. A pytanie, czy odpowiedź, to jest granica drugiego człowieka, prawda? Że granica wolności drugiego człowieka powinna być granicą wolności mojej wypowiedzi czy moich działań. Ale wchodząc z przestrzenią, czy wchodząc w przestrzeń sztuki ulicy, bo taki jest powiedzmy mój korzeń, a ingerowania w miejsca, na które nie zawsze był glejt, a nawet jeżeli teraz jest glejt, no to wchodzę na czyjeś podwórko. No i pytanie, czy jako artysta powinienem się z tym liczyć, czy moja wolność artystyczna powinna być ponad tym? No to są ważne pytania, jakoś nie roszczę sobie pretensji, żeby na nie odpowiadać. Do sytuacji takich, nazwijmy to, może nie konfliktów, ale rodzaju sporu czy polemiki, to jest myślę adekwatne słowo, dochodziło i dochodzi w trakcie moich realizacji. Ja sobie to cenię. Czasami mniej, czasami bardziej, no bo też trzeba pamiętać, że są ludzie z natury, że tak powiem, mówiący nie, niezależnie na to, co się dzieje. Ale niektóre polemiki pod ścianami z osobami, które nie do końca akceptowały to, co robiłem, to były dla mnie twórcze, bo dzięki tym osobom mogłem chociaż na chwilę zmienić perspektywę tego, co druga osoba widzi, bo to, że ja wykonuję swoją twórczość, ja ją tam po swojemu rozumiem, tłumaczę, widzę, to jest jedna strona medalu. Ta osoba nie przyjdzie do galerii, bo nie chce tego widzieć, ale ja przychodzę w czyjąś przestrzeń i narzucam swoje rozwiązania w jakimś stopniu artystyczne. Więc na tą polemikę staram się być otwarty. Wolność w sztuce rozumiem jeszcze na innych poziomach, czy właśnie przestrzeniach. To jest wolność od zobowiązań wszelakich w życiu i wydaje mi się z takich moich doświadczeń obecnych, że to właśnie sztuka daje mi jedyne możliwości dostępu do wolności tak naprawdę, bo nie znam innych. I to naprawdę jest trudne, bo przygotowując wystawę czy ścianę, no ja chciałbym na przykład się przypodobać, chciałbym zostać zaakceptowany albo wręcz odwrotnie. I to są te czynniki zewnętrzne, które odbierają moją wolność. I teraz przygotowując wystawę, ja mogę się zastanawiać, kto jest kuratorem, kto rządzi tą instytucją, kto może kupić obrazy, czy kto odbierze moje zamówienia. To wszystko są czynniki, które odbierają wolność. Pracując na akademii też mogę się zastanawiać, co moi przełożeni mogą myśleć na temat mojej twórczości. Czy ja powinienem postępować tak czy siak. No to są takie trucizny, które jak zauważam, to staram się ich pozbywać, że jednak wchodzić w te obszary wolności odkrywania samego siebie chyba jednak. I to nie jest łatwe, ale tak, w przestrzeni sztuki może nie tyle, że doświadczam wolności jako takiej, ale samo dążenie do tego doświadczenia jest już cenne i wciągające. Chyba też jest odpowiedzią, dlaczego tym się zajmuję, czy jedną z odpowiedzi.